Marcinie Szczaranowicz, przed nami 90 minut piłkarskich emocji. Sędziego, ruszyli, przed nami 90 minut. Kucharczyk, Kolarusz i świetne przerwanie akcji przeciwnika przez Sergio Ramosa. I rozpoczną Królewscy od rzutu z autu. Kros, wspaniałe zagranie, świetna technika, brawo. Sergio Ramos. Ładna akcja! No brawo, świetne zagranie! Pole karne, ale obrońcy udało się przejąć piłkę. Zdążył w ostatniej chwili. Piłka trafia w gracza z pola. Grozi. A teraz Nihat. Skutecznie dograł do kolegi. Czy to wykorzysta? I będą mieli rzut rożny. Źle wykonany rzut rożny. Przeciwnik przejmuje piłkę. Luka Modrić. Nie ma takiej drugiej drużyny na świecie. Dokonania są powalające, druzgocące, imponujące. Nie wiem, jak to jeszcze wolę nazwać. Oni przecież zdobyli 9 europejskich pucharów. Ponad 30 razy triumfowali w lidze hiszpańskiej. Tak, mówisz oczywiście o królewskim klubie Real Madryt. Gdyby w piłkę wygrywało się nazwiskami, na Real nie byłoby mocnych. Stworzyli niesamowitą... Strzela! Mamy bramkę, proszę Państwa! Marzenie, górny ród bramki, imponująca precyzja. Chłopiec. Kucharczyk. Ma możliwość dośrodkowania. Znakomite dośrodkowanie. Nie wyszło im to do grania. Obrona w posiadaniu piłki. Atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Szaleńczy atakuje obrońca. Piłka minęła linię końcową i grę wznowi bramkarz. Dobrze próbował, ale stracił. Kucharczyk. Kolarusz. Czy to wykorzysta? Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Piłka trafia do bramkarza. Gra na czas, no i słyszymy gwizdy. Gwizdek sędziego, wznowienie odrzutu wolnego po zagraniu ręką. Piłkę przejmują rywale.
A teraz Nihat. Ładne podanie. Kapitalne zagranie. Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstkował. Po tym zagraniu gra będzie wznowiona przez bramkarza. Rzeźniczak. Kucharczyk. Jodłowiec. Kucharczyk. Główkuje na bramkę. Podniesiona chorągiewka, spalony. Końcowy gwizdek po pierwszych 45 minutach. Rozpoczynamy drugą połowę. Galacticos prowadzą. Popatrzmy razem z Państwem, jak też potoczą się losy tego spotkania. Cristiano Ronaldo teraz. Podał ją. O to chodzi. No i piłka dalej w grze po tej interwencji. Ryzykowna, ale udana interwencja. Świetna współpraca. Wygrane starcie na skrzydle. Znowu są przy piłce. Dobra wrzutka w pole karne, może być groźnie. To nie było dobre zagranie. Stracili piłkę. Przy piłce ponownie królewscy. Luka Modric. Dobre, dalekie wybicie. No cóż, wybił, ale wprost pod nogi rywala. Piłka chodzi jak po sznurku. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem. Bezbłędnym. Ale znakomicie! Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Polarusz. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Dośrodkował? Dobrze to przechwycił. Benzema. No, on potrafi znaleźć się we właściwym miejscu, we właściwym czasie i znakomicie wykończyć akcję. Długo rozgrywają piłkę. Ale znalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Pepe. Cristiano Ronaldo. Kroos. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Polarusz. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Marcelo. Ale znakomicie rozgrywają. Polarusz. Kucharczyk. A teraz Nihat. Brawo, ładnie, piętą. Zapowiada nam się niezwykle ciekawa końcówka. Wszystko jeszcze się może zdarzyć. Podał do partnera. Hiszpańska piłka w polu karnym. Aut na wysokości pola karnego. Może być groźnie. No i będzie zmiana. Świetnie zagrał. Oddaje piłkę koledze.
Chyba nie do sędziego chciał podawać. Broni i grają dalej. Niebezpieczne zagranie. Czy Manuel Rui Barbosa sięgnie po kartkę? W obu drużynach pojawią się za chwilę na boisku nowe twarze. Gareth Bale. Wspaniale przechwycił. Nie zobaczymy już więcej bramek w tym meczu. Sędzia zakończył to spotkanie. Przed tym spotkaniem skazywano ich z góry na porażkę. Przegrali wprawdzie, ale zagrali znakomity mecz. Na pewno są zawiedzeni tą porażką, ale mimo wszystko powinni schodzić z boiska z podniesionymi głowami. Zagrali naprawdę, jak powiedziałeś, świetny mecz. Kończymy tradycyjnym do usłyszenia Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Czaranowicz.